Rozwój i zagospodarowanie własnej wioski jest jednym z kluczowych elementów rozgrywki gry Palworld. Nikomu bowiem nie powinno przyjść do głowy samodzielne kraftowanie czy uprawa roli, skoro możemy mieć od tego ludzi, znaczy potwory. Nie ma bowiem większej satysfakcji niż działające perpetuum mobile, które sprawia radochę nie tylko wam, lecz także palsom, które posiadacie. Od czego jednak zacząć? Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i dziś pokażę wam, które stworzenia w grze Palworld ułatwią wam w nieoceniony sposób żywot we wczesnych etapach gry. Zapnijcie zatem pasy i zaczynamy. Na wstępie tego materiału musicie wiedzieć, że każdy pal może pełnić ściśle określone funkcje w waszej wiosce. W kolejności są nimi: Kindling, zdolności związane z utrzymaniem ciepła i zastosowaniem ognia. Watering, zdolności związane z wodą, takie jak na przykład nawadnianie roślin. Planting, zdolność pozwalająca na różnego rodzaju sianie. Generating electricity, czyli wszystko co związane z prądem. Handiwork, zdolność nawiązująca do pracy z budowaniem i craftingiem. Gathering, czyli inaczej mówiąc zbieractwo. Lumbering, czyli prace związane ze ścinaniem drzew i pozyskiwaniem drewna. Mining, mówiąc inaczej górnictwo służące do pozyskiwania materiałów skalnych. Medicine production, jak sama nazwa wskazuje, do produkcji leków. Cooling, wszelakie zdolności związane z chłodzeniem. Transporting, czyli automatyczne przenoszenie surowców z ziemi. I farming, czyli zdolność polegająca na hodowli palsów. Każda z tych umiejętności jest kluczowa dla pełnej automatyzacji waszej wioski. Dzięki niej będziecie mogli usiąść i patrzeć, jak surowce i materiały zbierają się same. Pamiętajcie również, że ilość pracujących w waszej bazie stworzeń jest zależna od jej poziomu, który możecie podbić, realizując kolejne zadania zlecane wam przez wasz palbox. Skoro wszystko zostało powiedziane, to przejdziemy do części głównej tego poradnika. Postaram się, by było zwięźle i na temat. Jednym z pierwszych stworzeń, które napotkacie w pierwszych minutach gry, będzie Captiva. Ten różowy kot jest idealnym palsem na rozpoczęcie rozgrywki. Posiadając punkty handicraftingu, gatheringu i transportu, pomoże wam we wczesnych fazach budowania i rozwoju bazy. Lokalizację jego występowania macie tu. Podobnym wyborem jest Leafmunk. Ten jednak jest bardziej wszechstronnym stworzeniem, a w porównaniu do wcześniej wspomnianej Captivy, zamiast jednego punktu transportu posiada po jednym punkcie w sianiu roślinek, zbieraniu drewna i tworzeniu lekarstw. Świetny wybór, by rozpocząć pierwsze plantacje berisków. Jego lokalizację macie podaną tu. Bardzo podobnym stworzeniem do Leafmunka jest Tanzi. Oba te stworzenia możecie napotkać we wczesnym etapie rozgrywki. Jedyną różnicą w przypadku tych stworzeń jest to, że Tanzi zamiast punktów do tworzenia leków posiada jeden punkt przydzielony do transportu. Tanziego możecie znaleźć tu. Skoro mowa już o sianiu, to przydałby się ktoś, kto będzie podlewał naszą plantację. Najbardziej wszechstronnym stworzeniem będzie tu Penguler. Ten uroczy pingwinek posiada zdolności wateringu, handicraftu, coolingu, a także transportu. Nieoceniona pomoc w rozwoju bazy. Tu macie miejsca, w których możecie go znaleźć. Stworzeniem trochę innego rodzaju jest Fox Sparks. Ten uroczy ognisty lisek początkowo będzie wnosił niewiele do waszej wioski, no chyba że na szóstym poziomie postaci odblokujecie zdolność noszenia go pod pachą, co pozwoli na zamianę go w istny miotacz ognia, który będzie siał zniszczenie wśród przeciwników, lecz z czasem jego pomoc będzie nieoceniona. Jest to stworek posiadający tylko jeden punkt zdolności przydzielony w Kindling, ale jego pomoc przy wytapianiu metali będzie nieoceniona. Tu macie jego lokalizację. Innym palsem, na którego warto zwrócić uwagę, jest Melpaka. Początkowo sam zlekceważyłem tego potworka posiadającego tylko i wyłącznie jeden punkt w farming i powiem wam, że był to ogromny błąd. Gdy wasza postać uzyska piąty level, będziecie mogli stworzyć rancho, po którym ta różowa lama będzie sobie hasać. Przy okazji zaopatrując waszą bazę w kosmiczne ilości wełny. Jest to podstawowy składnik do tworzenia i naprawiania ubrań. Lokalizację jej występowania macie podaną tu. Jeśli występuje u was problem z kamieniem, to ten koleżka wam go rozwiąże. Rashor jest idealnym nabytkiem, jeśli chodzi o to zadanie. Posiadając tylko i wyłącznie jeden punkt zdolności w mining, jest istną maszyną do wydobywania kamienia.
Pamiętajcie, że na levelu 7 możecie wybudować farmę kamieni, na których nasz dzik świetnie się odnajdzie. Oto miejsca jego występowania. Ostatnim typem stwora na mojej liście, który może pracować w waszej bazie, jest dinosom. Musicie jednak uważać, gdyż walka z nim i proces łapania na wczesnych etapach rozgrywki mogą być ciężkie, ale nie niemożliwe. Posiadając po 2 punkty w plantingu i lumberingu, jest wspaniałym nabytkiem dla waszej osady. Pamiętajcie bowiem, że na levelu 7 będziecie mogli wybudować farmę drewna, na której nasz nowy kolega będzie się świetnie realizował. Tu macie podane miejsca jego występowania. Jeśli chodzi o podróżowanie i walkę, to moim najlepszym towarzyszem jest ten fioletowy jeleń, którego nazwy nie przeczytam, bo chyba połamałbym sobie język. Na levelu 11 będziecie mogli stworzyć sobie na niego siodło, co umożliwi wam szybkie przemieszczanie się po mapie. Jest też genialnym stworzeniem ofensywnym, które nieraz uratowało mnie z opresji. Pamiętajcie też, że posiada on jedną zdolność, czyli lumbering, a 2 punkty w tej statystyce powodują, że będzie on istną maszyną do pozyskiwania drewna. Możecie go złapać w tych miejscach. Ostatnim, lecz nie najgorszym wyborem we wczesnych etapach rozgrywki jest Nightwing. Na levelu 15 będziecie mieli możliwość nauczenia się schematu na siodło dla tego palsa, co da wam szansę pokonywania przestworzy. Stamina i prędkość Nightwinga nie jest może imponująca, ale jest to jedyna opcja latania, jaką posiadacie na chwilę obecną. Tu macie oznaczone lokacje jego występowania. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten poradnik okaże się być wam pomocny. Dajcie znać, co sądzicie i zapraszam na serię odcinkową na naszym kanale. Nie zapomnijcie o łapce i subie, jeśli ten materiał przypadł wam do gustu i do zobaczenia w innych materiałach. Trzymajcie się ciepło, yo!